Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w studiu Onet Sport i przegląd sportowy.pl i zapraszam na wspólne emocje studio meczowe przed meczem Polska-Czechy i po meczu Polska-Czechy. Sportowe, piłkarskie emocje w gronie znakomitych ekspertów. Ze mną Iza Koprowiak, dziennikarka przeglądu sportowego, autorka słynnej chwili z. Dariusz Dziekanowski, były piłkarz reprezentacji Polski i trener. I Grzegorz Rudynek, dziennikarz przeglądu sportowego, ekspert od Czechów. Chyba z większością piłkarzy, których dziś zobaczymy, jesteś na ty, wręcz mogę powiedzieć, a przynajmniej z niektórymi wywiady robiłeś. Ale niestety musimy zacząć od tej bardzo smutnej informacji o tym, jak wygląda futbolowy krajobraz po tych tragicznych zamachach we Francji. Już wcześniej odwołano mecz Belgia, Hiszpania. Hiszpanie wrócili do domu. Informacja sprzed chwili, ewakuowano stadion w Hanowerze. Kibice poproszeni zostali, żeby w małych grupach wyszli i udali się w małych grupach do domu. Podejrzana paczka, podejrzani ludzie wokół stadionu. Odwołany mecz Niemcy-Holandia, na którym miała być zresztą kanclerz Merkel, jacyś przedstawiciele też i z Francji w ramach Solidarności. I pytanie do Was, co się dzieje z futbolem i na końcu, co będzie z Euro 2016? Czy uważacie, że po tym, co zobaczyliśmy, da się bezpiecznie rozegrać ten turniej? Darku, zacznę od Ciebie. No, myślę, że złe rzeczy się dzieją. Widzimy, że jesteśmy narażeni naprawdę na duże niebezpieczeństwo, ale myślę, że nie powinniśmy jakieś kroki zrobić w tym kierunku bezpieczeństwa. Wiemy o tym, że to są ludzie, którzy dla nich życie nie ma wartości. Będą szukać miejsc, gdzie jest duże skupisko ludzi, czyli stadiony są bardzo dobrym obiektem, aby po prostu zdetonować bombę, czy po prostu wysadzić w powietrze stadion, prawda, i przy tym duża ilość ludzi by niestety, ale poniosła śmierć. No źle się dzieje. Myślę, że nie możemy, musimy myśleć o tym, żeby jak najlepiej podnieść bezpieczeństwo, ale myślę, że Mistrzostwa Europy we Francji powinny się odbyć, gdyż to byśmy pokazali jak gdyby słabość tego wszystkiego. Musimy być bardziej przygotowani i po prostu, no, każdy taki mecz, który się nie odbędzie, jest jak gdyby naszą porażką, gdyż to nie w czasie meczu tą sytuację jak gdyby trzeba przedsięwzięcia pewne wziąć, ale właśnie dzień, dwa dni, kilka dni przed meczem właśnie trzeba kontrolować, trzeba po prostu zwiększyć bezpieczeństwo tego obiektu. Ten mecz Anglia-Francja, który odbędzie się na stadionie Wembley, i angielskie gazety drukują Marsyliankę, Francuzi zdecydowali się go zagrać właśnie, żeby pokazać, że nie zwyciężą terroryści. No stąd te dwa odwołane mecze. To pójdzie przecież w świat. To jest niestety triumf terrorystów. Już mówi się, już się spekuluje o ewentualnym odwołaniu nawet El Clasico, czy przeniesieniu na inny termin. Tak, tylko ja nie wiem, czy tutaj w tym momencie odwaga nie byłaby głupotą, bo ja jak myślę o Mistrzostwach Europy we Francji, ja się boję tych mistrzostw, bo dla terrorystów nie byłoby bardziej spektakularnego momentu, żeby się coś podczas tych mistrzostw wydarzyło. Ja rozumiem, że w tym momencie wszyscy musimy mówić, że Mistrzostwa we Francji muszą się odbyć i jeszcze pewnie przez jakiś czas to potrwa, ale tak naprawdę nie wierzę w to, że będzie można wszystko w 100% zabezpieczyć, bo jedna sprawa to stadiony, a druga sprawa to, co się będzie działo dookoła, to bezpieczeństwo ludzi. Ja się też zastanawiam, kto będzie chciał w ogóle przyjechać do Francji, bo przecież poza samym meczem ci ludzie będą musieli mieszkać, ludzie będą musieli jeść, a tutaj cały czas będzie się czaiło niebezpieczeństwo, czyhało niebezpieczeństwo. Grzegorz, co ty o tym sądzisz? Zgodzę z Izą, też w tym względzie, że pamiętam 2001 rok i zamachy w Nowym Jorku, w Waszyngtonie. One się wydarzyły w dniu, zdaje się, Ligi Mistrzów albo w przeddzień i pamiętam wtedy atmosferę, jaka była. Czy mecze odwoływać, czy nie odwoływać. One się ostatecznie odbyły, ale panowała strasznie taka nerwowa atmosfera, co z tym fantem zrobić, czy tutaj się będzie bezpiecznie, chociaż wydarzenia, które były w Ameryce, to się odbyły za wielką wodą, gdzieś daleko, a to wydarzyło się u nas tutaj, prawda, pod domem, więc wtedy była nerwowa atmosfera, teraz jest jeszcze bardziej nerwowa i się wcale nie dziwię, że ten mecz został odwołany, bo naprawdę ludzie są przewrażliwieni, nie ma trudno im się dziwić.
Darek, jeszcze do ciebie pytanie, kończąc ten smutny temat, no, do twoich doświadczeń piłkarza. Czy myślisz, że jest zagrożenie, że jacyś piłkarze, że piłkarze się będą bali pojechać na turniej, bojąc się o swoje bezpieczeństwo? Zobacz, zginęła kuzynka Lasany Diary. Grzegorz Krychowiak nie wracał do Sewilli przez Paryż, tak jak miał bilet, tylko skupił nowy i wracał przez Rzym. Czy nie boisz się, że może się tak zdarzyć, że, no bo wiesz, czy piłkarze będą w stanie w ogóle skupić się na futbolu po ja myślę, że też mieliśmy sytuację, gdzie była ta tragedia na Heysel, prawda? Kiedy piłkarze Juventusu rozgrywali mecz. Myślę, że takie sytuacje, no niestety, ale no mogą w przyszłości mieć miejsce, oby nie było. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, no musimy się przygotować na to. Są inne sytuacje. To już nie są petardy, to nie są bijatyki, to są bardzo poważne rzeczy i tutaj policja i specjalne służby, które jak gdyby no, starają się wejść wśród terrorystów, prawda, muszą bardzo ciężko pracować i no, nie możemy dopuścić do tego, że pójście do kina będzie dla nas, będziemy się zastanawiać, czy pójść do kina, czy nie, czy pójść do teatru, czy pójść na koncert. No nie może być, nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, do takiej paniki, bo będziemy zamykać się w domu i żadne mecze nie będą oglądać. A tak jak tutaj mówiliście o tym, że wielki mecz Real Madrid-Barcelona, jeżeli się nie odbędzie, będzie to naprawdę porażką. Ja jestem za tym, aby Mistrzostwa Europy odbyły się, aby te wielkie mecze odbywały się. I musimy, my wszyscy kibice musimy zdawać sobie sprawę, że będziemy przeszukiwani, że te pójście na stadion potrwa nie, że 45 minut albo pół godziny, ale będzie trwało 2-3 godziny. Jestem za tym, żebyśmy byli kontrolowani, wszyscy będą kontrolowani i żebyśmy poczuli znów emocje na stadionie, a nie bali się, że coś nam się stanie.